Tak, mówi Foss, słucham. Dzień dobry, profesorze. Mam dla pana przystępca. Pani Holborn, bardzo zdolna. Tak, wiem. Znająca. Wiem, czytałem jej pracę doktorską. Bardzo dobra. No właśnie. Ale widzi pan, to nie może być kobieta. Dlaczego? Nie umiałbym z nią współpracować. Boi się pan kobiet? Od kiedy to, profesorze? O, kobiet uczonych od pierwszej klasy szkoły powszechnej. Zwłaszcza kiedy targały za uszy. O, ona jest wyjątkowo łagodna. O właśnie, tej łagodności boję się. Ja potrzebuję kogoś stanowczego, precyzyjnego, opanowanego. Wie pan, kogoś, kto poświęciłby się tej pracy bez reszty. Bez, tak. Że tak powiem, dygresji. Rozumiem. Dygresji prywatnej. No, nie chcę być złośliwy, ale najlepszy byłby chyba jakiś mózg elektroniczny. Tak, tak, prawie, prawie. Myślę, że w końcu znajdę kogoś takiego. No, na pewno. Jeszcze powodzenia, profesorze. Dziękuję za pamięć. I mimo wszystko w dalszym ciągu o nią proszę. Dobrze, do widzenia, profesorze. Do widzenia. Znalazłem. 674 889. Zaczekaj. Ja sam. 6, 7, 4. Słucham. Profesor Foss? Moje nazwisko Trauner. Dowiedziałem się, że zwolniło się u pana stanowisko asystenta. Interesują mnie pańskie prace. Czytałem w kwartalniku. A pan? Pracowałem kilka lat w... Wolałbym to jednak opowiedzieć bezpośrednio, jeśli można. Proszę. Północna 8A. Przyjadę zaraz. Czekam. Traumer. Dzień dobry. Zresztą przyznam się, panie profesorze, nie miałem odwagi. Nikogo tu nie znam, nie wiedziałem gdzie. Ale kiedy przeczytałem pańską pracę w kwartalniku... Wspominał pan coś o praktyce? Tak, owszem. Siedziałem za granicą, w bazie Wintona. Zresztą i tam zarzuciliśmy badania po 4 latach. Z braku rezultatów. Ja też dopiero wracam do tych badań po latach, teraz. Wiem. I dlatego przychodzę do pana. Tym bardziej, że... Tym bardziej? Współczynnik 56. Saprobionty, ontogeneza, testosteron. Pan wybaczy, ale nie łapię związku. Naprawdę. Po prostu nie rozumiem pana. Przepraszam, panie profesorze. Namyśliłem się i zagalopowałem. Chciałem jedynie powiedzieć, czytając pańskie prace, zastanawiałem się, czy uwzględnił pan w nich zjawisko Hamlera. Zjawisko Hamlera? Nie przyszło mi to do głowy. A przecież to stare dzieje. Zdumiewa mnie pan. Nie myślałem, że ktoś może o tym pamiętać. Chyba, że pan studiował w IP. Nie, studiowałem za granicą. I słyszał pan o Hamlerze? Nie. No więc skąd? Nie rozumiem. Nie pamiętam gdzie, ale gdzieś mi się to obiło uszy. Pewnie w bazie Wintona. Niesłychane. Hamler był docentem w IP, kiedy rozpoczynałem studia. Przed wojną naturalnie. Wydał tylko jedną książkę nakładem uniwersyteckim. Opisał w niej zjawisko H2, a właściwie po raz pierwszy je wyjaśnił. Był uważany za geniusza u progu wielkich sukcesów. Mówiło się nawet, że zostanie rektorem w IP. Chyba mam jeszcze jeden egzemplarz.
Powinien tu gdzieś być. Zaraz. O, jest. Ale to było jeszcze przed wojną. Potem Hamler zachorował, wojna zastała go w jakimś zagranicznym sanatorium. Mówiono, że zginął w czasie nalotu, mówiono także, że zwariował. W każdym razie ślad po nim zaginął, a jego teoria poszła w zapomnienie. Teraz pan rozumie, skąd to zdziwienie. Nie sądziłem, że ktoś może pamiętać o zjawisku H2. Ja też, jak się okazało, nie pamiętałem. Cieszę się bardzo, że pan... Profesorze, przepraszam. Chciałbym wrócić do najistotniejszego. Przyjmie mnie pan do siebie. Oczywiście. Już jest pan przyjęty. I bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Panie profesorze, proszę spojrzeć. Traumer. Traumer nie do wiary. Nie chciałem uprzedzać wcześniej. Jeżeli tylko nastąpi analogia w procesie Delta 7, wtedy jesteśmy o krok... Traumer, czy pana to nie podnieca? Sztuczny układ nerwowy, system krążenia, mózg. Powłoka cielesna to tylko kwestia technologii. Tak, naturalnie. Istoty doskonałe, bez wad i słabości, może nieśmiertelne, jeżeli okaże się, że... Wymiana tkanek to tylko drobny zabieg kliniczny. Istoty będące w stanie przesunąć wiedzę, cywilizację o setki lat naprzód. Możliwości nowych kultur, sztuki. Panie profesorze, proszę mi wybaczyć. Chciałbym o coś zapytać. Czy pamięta pan, kiedy byłem u pana po raz pierwszy? Trzymał pan w ręku jakiś dziwny przedmiot, chyba drewniany. Składał się z dwóch części. Wydobywał pan z niego jakieś dźwięki o różnych wysokościach. Jak to nie rozumiem? Ma pan na myśli skrzypce? Skrzypce? Traumer, co się z panem dzieje? No przecież grałem na skrzypcach. Kretyn! Co za kretyn? Istotnie, Jan Sebastian Bach 1685-1750. Polifonia niesymetryczna, sonata na skrzypce solo, koncert, allegro larghetto, fuga modulacyjna, fraza harmonii. Przepraszam, profesorze. To z przemęczenia. Idioto. Musimy i o tym pamiętać. Niech pan spojrzy, Traumer, na blask tego ognia. Płonące szczapy, zapach żywicy, ciepło, nastrój. Takie cienkie ludzkie doznania. Odczuwamy przyjemność. Atawistyczne poczucie bezpieczeństwa, intymność domu. No jak oni będą to odczuwali? Czy tak jak my, czy nie zupełnie tak, czy zupełnie inaczej? Drzewo, tkanka naczyniowa. Ksylem, złożona z elementów przewodzących, wzmacniających i miękiszu. Światło, promieniowanie, zbiór pędzących fotonów. Właśnie tak oni mogą to odbierać. Oschła, bezwzględnie pewna analiza. Nie wiem, czy można się z tego śmiać. To chyba smutne. Tak, to jest nieludzko smutne. No durniu, no stój, zatrzymaj się! Traumer! Traumer, co z panem? Źle się pan czuje?
Traumer, wykonać zadanie. Natychmiast. Coś niedobrze, Traumer? Tak. Przepraszam. Źle się czuję. Odwiozę pana do domu. Ach nie. Proszę się nie trudzić. Dobrze. Proszę. Przepraszam. Nie, nie. Niech gra. Proszę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Może pana odprowadzić? Nie, nie. Dobrze. Proszę. Proszę, panie profesorze. Traumer, co? Wspaniale, Traumer, wspaniale. Pięknie się spisałeś, przyjacielu, wspaniale. Thank you.
Traumer! Zginiesz za... Przecież... Wiesz, chodę... Mówił, że był rektorem VIP. Traumer, co to wszystko znaczy? On chciał panu mózg zabrać. Chciał zabrać wolę. Chciał, żebym ja... Co panu jest? Nic. Nie kłamał. Że umrzemy po nim. Że koniec. On potrzebował nowego mózgu. Takiego jak pański. On dla podtrzymania naszego istnienia. Dla mnie. Dla nas. Dla nas potrzebował. Inaczej nie skończyłby swego planu. Żeby opanować świat. Stworzyć nowy porządek. Cywilizację. Bez systemów, nową wiedzę, żeby jednakowi wszyscy tacy sami, mózgami geniuszy, brakowało. Nas tworzył 6 lat temu. Traumer, co pan mówi? Jakże to więc? Tak, nie jestem człowiekiem. Nie jestem. Jestem. Przez chwilę byłem. Wydawało mi się, przez chwilę. Tam u pana, ta muzyka, potem, teraz, tam, oni, wszyscy, tacy, sami. Traumer, niech pan słucha. Słucham. Profesor Voss? Słyszałem, że poszukuje pana asystenta. Nazywam się... Nie. To pomyłka. Halo? Panie profesorze, słyszy mnie pan?